tonące statki z emigrantami, ataki terrorystyczne na redakcje lewicowych gazet, gwałty na białych kobietach. To nie kolejne wydanie serwisu informacyjnego. To sceny z francuskiej powieści wydanej ponad 40 lat temu. Graf Zero, vlog o literaturze, dzisiaj nieco poważniej, bo i temat jest poważny, zaprasza na krótką recenzję Obozu Świętych. Jean Raspail nie ma szczęścia do krytyki. Zbiera cięgi zarówno z lewej, jak i z prawej strony. Skąd więc taka popularność tego pisarza? W przypadku Obozu Świętych to z całą pewnością zasługa ziszczonej wizji Europy dotkniętej kryzysem emigracyjnym. Akcja powieści rozpoczyna się od wycofania pomocy finansowej dla Indii. W odpowiedzi na takie rozwiązanie kilka milionów Hindusów ładuje się na okręty i płynie prosto do brzegów Francji. To nie jest genialna książka. Nie jest nawet bardzo dobra. Ale mimo to zachęcam do jej przeczytania. Dlaczego? O tym za chwilę. Najpierw o wadach powieści. Po pierwsze, styl. Suchy, wręcz reportażowy, pozbawiony ozdobników i niestety raczej zniechęca do poznawania dalszych losów naszego kontynentu. Tylko w niektórych wypadkach, zwłaszcza w opisach mas Hindusów napływających na nasz kontynent, udaje się autorowi sięgnąć do emocji czytelnika. Po drugie, narracja. Niestety szkolny błąd polegający na wprowadzeniu narratora wszechwiedzącego, który na ostatnich stronach powieści zmienia się w konkretnego bohatera. Skąd więc ten konkretny bohater miałby wiedzieć, co myśleli i robili ludzie, których nigdy nie spotkał? Nie mam pojęcia. Jean Raspail często oskarżany jest o rasizm. No cóż, motywacje i zachowania głównych bohaterów mogą się takie wydawać, ale zwróćmy uwagę na to, że funkcjonują oni w zupełnie innej rzeczywistości niż my. Nasza Europa ma przed sobą nadzieję. Europa Obozu Świętych już nie. Jej mieszkańcom pozostało wybrać tylko sposób swojego upadku. Nie dopuśćmy do sytuacji, w której i my nie będziemy mieli wyboru, zdaje się mówić do nas Francuz. Wizja upadającego kontynentu może porażać nas swoją aktualnością, ale pochodzi ona z rzeczywistości, którą autor obserwował na co dzień. Europa lat 60. i 70. była bowiem areną walk między organizacjami terrorystycznymi, partiami komunistycznymi albo neofaszystowskimi. Co więc jest takiego nowatorskiego w Obozie Świętych? Ano to, że Raspail jako jeden z pierwszych dostrzegł, że zagrożeniem dla naszego kontynentu mogą być nie destabilizujące ruchy wewnętrzne, a starcie z inną kulturą. I zrobił to na wiele lat przed ukazaniem się Zderzenia Cywilizacji Huntingtona. Obóz Świętych to powieść parabola. Najeżdżający Europę Hindusi to symbol wszelkich zewnętrznych zagrożeń dla cywilizacji łacińskiej. Cywilizacji najlepszej, zdaniem autora, ale też cywilizacji, która nie umie sobie poradzić z zagrożeniem. Ani rząd, ani wojsko nie są w stanie zapewnić swoim obywatelom obrony. Ostoją nie jest też kościół, który nie bardzo wie, jak zachować się w zaistniałej sytuacji, a nawet męczeństwo pozbawione jest patosu. W tych strasznych czasach tylko nieliczni są w stanie stawić czoła najeźdźcom. Ponoć francuska krytyka nie zostawiła na powieści suchej nitki. Ponoć początkowo w książce zamiast Hindusów mieli pojawić się Arabowie, ale autor zmienił plany z obawy o swoje życie. Na ile to prawda? Nie wiem. Wiem jednak jedno. Obóz Świętych to powieść kontrowersyjna. Nie gwarantuję, że się wam spodoba. Bardzo prawdopodobne, że was wkurzy bądź zniesmaczy. Niezależnie jednak od reakcji, napiszcie mi w komentarzach, co sądzicie o tej powieści i do zobaczenia w kolejnym odcinku Graf Zero, vlog literacki.